Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale. Dzisiaj sobota, czas zagrać w WOTA, więc nie czuję jak rymuję, więc zagramy sobie w WOTA. Dzisiaj parę bitew sobie rozegramy. Czym będziemy grać? Będziemy grać niemieckim niszczycielem siódmego tieru, który nazywa się E25. Jest to niszczyciel premium, aktualnie chyba już niedostępny do kupienia, z tego co się orientuję, więc został wycofany. Dlaczego został wycofany, do końca nie wiem. Mocne strony tego niszczyciela. Mocne strony jego to na pewno jest działo, które jest bardzo szybko szczelna, więc bardzo szybko przeładowanie jest 2,50 bodajże, więc bardzo szybko. Mocne strony to na pewno będzie mobilność. On jest bardzo mobilny. No, szybkość jest niesamowita, nie sprawia to problemów żadnych, żeby z jednego końca mapy, przedostać się na drugi koniec mapy i załatwić arty drużyny przeciwnej. Ja czasami potrafiłem 3 arty wykończyć w bardzo krótkim czasie tym niszczycielem E25 premium 7 poziomu. Niemiecki niszczyciel. Bardzo ładnie wygląda, bardzo mi się podoba. Ja mówię na niego pchełka. Ja na każdy czołg mam jakiś tam pseudonim wymyślony, więc na tego akurat mówię pchełka. Na każdy czołg, na każdy niszczyciel mam jakąś tam swoją nazwę. Powiem Wam, że jak zajadą Was takie E25, a wygracie czołgiem ciężkim i podjadą do Ciebie z drużyny przeciwnej 2 takie E25, takie dwie pchełki, to tak będą Cię kąsać, bo to jest bardzo szybko strzelne działo, a więc tak będą Cię kąsać, że na 100% Cię załatwią, dlatego bardzo dobry jest ten czołg do dojenia. Łapiesz kogoś na gąsce i doisz go po prostu do zera. Nie ma tutaj problemów z przebiciem takich czołgów jak IS zwykły 7 poziomu, ale przebicie nie jest aż takie duże, a więc penetracja tego działa ze 100 metrów to jest 113 do 188. A więc to jest dosyć słaba strona tego czołgu, tego niszczyciela, przepraszam. Jeszcze jedna słaba strona to jest pancerz, który jest miękki jak papier. No tu wszystko jest miękkie, tu wszędzie wszystko wchodzi. Więc bardzo ciężko, mimo tych dużych kątów, bardzo ciężko jest coś odbić, ponieważ to jest bardzo miękkie. Ale tak jak już Wam mówiłem, bardzo mobilny jest i bardzo fajnie można zrobić taką przyczajkę, a więc dosyć dalekiej odległości można się przyczaić, dlatego tutaj mam zamontowaną na nim siatkę maskującą, mam zamontowane na nim lorneta polowa, a więc lornetę mam zamontowaną, także z daleka można coś fajnie odkryć, przyspotować, a więc drużynę przeciwną można fajnie tutaj męczyć. Naprawdę bardzo fajnie, bardzo mobilnie, bardzo szybko można się przedostawać z jednego końca mapy na drugi koniec mapy. Ale jak już zdążyliście zauważyć, mam tutaj też pociski goldowe. Dlaczego mam załadowane pociski goldowe? No, taki pocisk już ma przebicie niemałe, bo od 146 ze 100 metrów do 243 ze 100 metrów. A więc jak widzimy, mam załadowane 10 sztuk z tego względu, że jakbym sam został na mapie pod koniec bitwy z drużyną przeciwną, z jakimś jednym czołgiem bądź niszczycielem z drużyny przeciwnej, na przykład 10 tieru albo 9 tieru, to mógłbym sobie tym niszczycielem jeszcze poradzić, ponieważ wiadomo, że na normalnym pocisku nie byłbym w stanie przebić czołgu z tieru 9 albo z tieru 10. Dlatego jest tutaj 10 goldów w kasecie załadowane. No zagrajmy, zobaczymy jak mi pójdzie. Drużynę mam prawie wyszkoloną, a więc tutaj z tego co widzę 80, dobrze mówię? 89% tutaj, a więc dosyć wyszkoleni. No zagrajmy, zobaczymy jak mi pójdzie. Tutaj, tak jak już wcześniej wspominałem, nie warto się za bardzo wychylać. A więc jeżeli pójdziesz z kimś na wymianę, to na pewno przegrasz. Tutaj musisz grać bardzo ostrożnie, z tego względu, że tutaj jest tylko 830 energii ma ten czołg, a więc to bardzo szybko może zejść. Może zejść nawet na jeden strzał, dlatego musisz uważać, żeby po prostu... Ja troszeczkę przyciszę tutaj dźwięk.
a więc musisz być bardzo ostrożny, żeby po prostu nie przyjąć jakieś pesteczki. Jak tu jeszcze co najgorsze, jakbyś przyjął, to jeszcze nie będzie najgorsze, jak przyjmiesz od 7 tieru, ale bardzo kiepsko będzie to wyglądać, jak przyjmiesz na przykład od 9 tieru albo jeszcze od 10, jak grasz z kimś w Plutonie i przyjmiesz sobie od dyszki taką pesteczkę, powiedzmy za 600, no to niestety prawie jesteś tutaj trupem, a jak jeszcze ktoś cię zapali, no to już jest całkowicie po tobie. A więc najlepiej co robić? Najlepiej robić przyczajkę i grać z flanki i doić. Doić to znaczy łapać kogoś na gąsce, bądź łapać kogoś z flanki i po prostu doić przeładowaniem 2,59, jak widzicie przeładowanie jest 2,59, możesz narobić bardzo dużo bałaganu w drużynie przeciwnej. No ja postaram się tutaj przyczaić, zrobić tu taką delikatną przyczajkę. O, już tu ktoś przyjechał, bardzo ładnie. Gość został wykryty, bardzo pięknie. Wycofam tu oczywiście, żeby nie przyjąć. Tak. Wycofam maksymalnie. I tutaj będę sobie spotował, zaraz zobaczymy. Trzeba uważać, żeby tutaj nie przyjąć za dużo. Jest jedna Arta w drużynie przeciwnej, ale myślę, że Arta nie będzie nawet próbować w tak mobilny czołg tutaj trafić. Ktoś tutaj jedzie po tej stronie. Tutaj właśnie jest problem z moją drużyną, bo tutaj nikt nie przyjechał. O, Arta próbowała, więc myliłem się, a Arta próbowała tutaj przyładować w ten niszczyciel niemiecki. Ale tak jak wam mówię, no to jest dosyć mobilna sprawa. To jest dosyć mobilny niszczyciel, także tutaj nie ma mowy, żeby ktoś tutaj się zazębił, jeżeli chodzi o Artę. No tutaj Arta niestety go nie zdejmie, bo on jest za szybki. No. Zobaczcie, jakie on prędkości potrafi tutaj osiągać. Mi się wydaje, że dlatego on też został wycofany, z tego względu, że to jest czołg, który psuje bardzo krew. No. Ja mówię na niego pchełka z tego względu, że jest jak pchła, no po prostu potrafi po prostu się gdzieś tam zaczaić i cię doić i ty nawet nie potrafisz stwierdzić, gdzie on siedzi, bo on ma bardzo dobre kamo. Także jeszcze jak masz siatkę maskującą, no to będziesz kogoś doił, tak, a z dalekiej odległości, że ktoś po prostu nie ma z tobą żadnych szans, bo po pierwsze nie wie, gdzie ty jesteś. Po drugie, no te przeładowanie 2,59, no to robi swoje, no to wydoisz kogoś bardzo szybciutko. Zaraz spróbujemy coś tutaj ciekawego zagrać, no czy się uda. Tak jak wam mówiłem, nigdy, ale to nigdy nie jedź tym czołgiem na wymianę. To się po prostu nie opłaca. Tutaj gdzieś się przyczaimy. Spróbujemy kogoś wydoić z dalszej odległości. To działo jest dosyć celne, także odległości tu nie ma co się bać. O, tam coś jest. Hellcat. Zaraz Hellcata spróbujemy troszeczkę tutaj pomęczyć. Podjadę troszeczkę bliżej. A. To nie był najlepszy pomysł. Teraz podjadę troszeczkę. Tak, założę tutaj lunetę i spróbuję kogoś delikatnie wydoić. Zaraz zobaczymy. Dlatego trzeba grać bardzo ładnie. Trzeba grać w ten sposób właśnie. Bardzo ładnie można sobie fragów tutaj nałapać. Zwłaszcza jak ktoś już jest na końcówce energii. Akurat tego mi się nie udało. Spróbujemy tego następnego przydoić troszeczkę. I zobaczcie, jak sobie go doje. Zobaczcie, jak go doje. Przeładowanie po prostu jest niesamowite. Przeładowanie jest bardzo szybkie. Nie wiem, czy on będzie jeszcze dostępny, czy nawet nie wiem, czy w tym momencie jest dostępny ten niszczyciel, ale jeżeli będzie dostępny, to mówię wam, opłaca się, naprawdę bardzo fajna frajda z gry. Bardzo przyjemnie się gra tym niszczycielem, a to dzięki temu, że tak jak już wspominałem dwukrotnie, no ma on niesamowicie szybkie przeładowanie. To po pierwsze, a po drugie jest on niesamowicie mobilny, więc mobilność ma niesamowitą. No, nasza drużyna tutaj wygrywa bardzo ładnie. Wszystko super, tam już nawet Arta nie żyje. Co
Arta już zeszła. O, jest. I już wydoiłem pięknie. Patrzcie, jaka odległość. I frak jest. O, tutaj ktoś próbuje wjechać, a więc coś próbuje nas tutaj zajechać, z tego co ja tutaj widzę. Tutaj sprawa... Tutaj trzeba koledze pomóc. Albo po prostu trzeba stąd zaraz wjechać, z tego względu, że... Zrobi się tutaj zbyt ciepło, tak? Tego leoparda to trzeba wydoić tutaj na 100%. Tak, pięknie. Już przeszedł do historii. Więc widzicie, jaki szybki, jaki zwrotny, jaki mobilny jest ten. Więc tutaj... O, tutaj zaraz ja zostanę wydojony. Tego muszę się stąd zmyć po prostu. Nie ma innej rady, trzeba stąd uciekać. Ja spróbuję gdzieś tutaj się ewakuować bardzo szybko. Sprytnie. I nie zginąć. Bardzo ładnie, zobaczcie. Już mnie tam nie ma. Goście po mnie jadą dalej. Myślą pewnie, że mnie wydoją. A ja ich zajadę tutaj. Patrzcie, jaka jest mobilność tego czołgu. Zobaczcie, jak szybko się znajdę z powrotem w tamtym miejscu, jeżeli tam nikt z mojej drużyny nie dojedzie. Ale zobaczcie, jak chłopaków pięknie tutaj załatwię. Spójrzcie, jaki on jest szybki. 62 km. Sobie śmigam bardzo ładnie. I już jadę po chłopaków. Spójrzcie. Oni nie wiedzą, gdzie ja jestem. I już wydojony następny. Bardzo pięknie. Cudownie to było rozegrane. No i wygrane w super sposób. Fajna bitwa. Tutaj zniszczenia 620. Nie jest źle. 3 fragi, a więc widzicie, że drugie miejsce, jeżeli chodzi o fragi. Wszystkim naprawdę polecam tego niszczyciela E25. Bardzo fajna frajda. Czasami naprawdę można napsuć krwi drużynie przeciwnej i podnieść im ciśnienie do granic wytrzymałości. Na razie, cześć i do zobaczenia w następnym odcinku.